Witam, witam wszystkie kryptoświry, z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dziś rozmawiamy sobie przede wszystkim na temat sieci Arbitrum oraz projektów, które na nich startują. Mam tutaj na myśli głównie zdecentralizowane projekty, ale również też i inne protokoły, ponieważ w tej chwili będę skupiać się właśnie na poszukiwaniu takich perełek, w cudzysłowie perełek, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, co się z takimi projektami wydarzy zaraz po starcie, czy też w późniejszym czasie. Jedną z takich perełek natomiast, o której mówiłem już kilka dni temu, jest ZyberSwap, jest to zdecentralizowana giełda właśnie na sieci Arbitrum, która bardzo mocno się rozwija, zresztą widzimy to bezpośrednio po market capie, po cenie tokenu i w momencie, kiedy nagrywałem ten pierwszy film, cena jednego tokena wynosiła 6,35 dolara, w dniu dzisiejszym wynosi ona około 12 dolarów. 11,5 dolara dokładnie, 11,54. Ja, jeżeli chodzi o mój udział w tym projekcie, byłem zaangażowany dość mocno, znaczy dość mocno, no ponad 500 dolarów zainwestowałem łącznie w momencie, kiedy wchodziłem w farmę i wypłaciłem tak naprawdę swój wkład plus część zysku, no i pozostawiłem część środków na farmie, która w tej chwili kopie mi nadal z bardzo wysokim APR-em 1582%. Wynika to głównie z tego, że ta cena samego tokenu rośnie. Rośnie oczywiście również TVL, czyli Total Value Locked, natomiast biorąc pod uwagę właśnie wzrost mocny ceny tokena ZyberSwap, ta cena, ta wartość APR również rośnie. Pamiętajcie, że w przypadku, mamy już teraz 1603 z racji tego, że nam wartość tokenu cały czas rośnie. Pamiętajcie, że w przypadku tokenu farmingu na ZyberSwap mamy możliwość wejścia, dokładając płynność bezpośrednio z zakładki Liquidity, gdzie dodajemy płynność w sposób tradycyjny, czyli mamy tutaj w tym przypadku tokeny Zyber i ETH. Oczywiście możemy dodać jakąkolwiek inną opcję, jeżeli chodzi o płynność, którą mamy dostępną. Natomiast gdybyśmy mieli dodawać Zyber i ETH, to musimy mieć po połowie tak naprawdę tego łącznego budżetu, który chcemy przeznaczyć w tokenie Zyber i w tokenie ETH i zwyczajnie dodajemy tą płynność, dodając token ETH, dodając token Zyber i tutaj musielibyśmy w przypadku takiej sytuacji, gdzie mam 0,222 ETH, to musiałbym połowę tej kwoty przeznaczyć na zakup, załóżmy 0,1 na zakup tokenów Zyber, po to, żeby dobrze dodać tą płynność, tak? Z tym, że oczywiście w pierwszej kolejności musiałbym je kupić przez zakładkę Trade. Natomiast bardzo prosty sposób dodania tej płynności bez bawienia się właśnie w wyliczanie połowy możemy zrobić przez zakładkę ZAP, gdzie jednym kliknięciem tak naprawdę, jeżeli chcemy sobie na przykład wejść w płynność Zyber ETH, to zwyczajnie wybieramy sobie jakiś tam token USDT, Zyber USDC bądź też WETH i zwyczajnie, słuchajcie, możemy sobie, mając token ETH, no ja akurat WETH nie mam, musiałbym zrobić w tym przypadku konwersję na zwrapowany ETH, ale to nieważne, załóżmy Zyber i ilość tych Zyberów, które mam dostępne, mogę sobie wrzucić bezpośrednio w tą płynność, tak, jednym kliknięciem. Tu mam price impact z racji tego, że to praktycznie nie mam tych tokenów. Tak więc słuchajcie, tak to wygląda w bardzo prosty sposób, jeżeli chodzi o... Czekajcie, bo chcę mi tutaj coś... Bardzo prosty sposób, jeżeli chodzi o możliwość wejścia w tą farmę. Oczywiście w każdej chwili możemy z tej farmy wyjść. Mamy również możliwość stakowania naszych Zyber tokenów i zarabiania przy okazji Ethereum. Natomiast tu APR oczywiście jest o wiele niższe. To wynika z tego, że no tutaj jakby te ETH idzie bezpośrednio z kieszeni właścicieli tego DEX-a. Natomiast mamy też możliwość stakowania naszych ZyberSwap na określony czas, 37 dni, bądź też no lockup, w zależności od tego, jaką opcję wybieramy, taki APR będziemy mieć dostępny. Oczywiście największy jest w przypadku tych 30-dniowych lockupów. Oczywiście pamiętajcie, że w każdym z tych przypadków musicie brać pod uwagę fakt, że mamy tutaj do czynienia z tokenem natywnym takiego projektu, no i jest on tak naprawdę bardzo mocno zagrożony różnego rodzaju fluktuacjami, jeżeli chodzi o cenę, spadkami mocnymi bądź też wzrostami, też w zależności od tego, jaka jest sytuacja, no i czy tutaj mamy do czynienia z mocną grupą jakichś spekulantów, którzy zwyczajnie będą grać na tym projekcie. Jeżeli chodzi o samą sieć Arbitrum, ona ma w tej chwili bardzo mocny potencjał, przede wszystkim dlatego, że tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, jest to layer 2,
czyli warstwa druga Ethereum, która przede wszystkim daje możliwość pozyskania przejścia różnemu rodzaju projektów w tej samej sieci, tak naprawdę wykorzystując optymalizację niższą, niższe ceny gazu, co powoduje to, że wielu inwestorów zwyczajnie wchodzi w te projekty, posiadając tokeny Ethereum i inwestuje, a tym samym zarabia więcej z racji tego, że nie musi ponosić dużych kosztów opłat transakcyjnych. Tak więc tak to wygląda. Widzimy, że słuchajcie, już prawie dochodzimy do 12. Zobaczymy, czy uda się podczas tego odcinka. Natomiast słuchajcie, ja będę skupiać się również na nowych projektach, które będą powstawać. Między innymi macie tutaj jeszcze OreoSwap, które też w tej chwili bardzo mocno gdzieś tam nabiera na popularności. W momencie, kiedy ja wchodziłem, ta płynność była na poziomie około tam chyba 600 tysięcy dolarów. Natomiast w tej chwili cena 2,67, ja wchodziłem po 1,0156, tak więc równie bardzo fajnie tutaj rośnie. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, będę wyszukiwać Wam takie projekty, które mają duży potencjał, przede wszystkim z racji tego, że będą to projekty, które będą wchodzić dopiero na rynek. Kilka takich projektów również mam w tej chwili na oku, między innymi Alien. Jest to kolejny DEX, który zostanie uruchomiony na sieci Arbitrum, ale również gdzieś tam podpatruję inne protokoły, które również mogą dać zarobić na starcie. W tej chwili Arbitrum jest bardzo mocno popularną siecią, bardzo mocno, bardzo popularnym chainem, tym samym mamy możliwość tutaj wykorzystać ten potencjał, no i to, że w tej chwili na tej sieci powstaje bardzo dużo ciekawych projektów. Dodatkowo zmieniając temat, słuchajcie, zachęcam Was do korzystania z sygnałów na grupie Zdefiniowani. Macie dostęp do sygnałów, które możecie wykorzystywać pod Future na Binance i innych największych giełdach, które mają opcję oczywiście grania na dźwigni, jak również na spocie, czyli kupujecie bezpośrednio konkretne tokeny i zarabiacie na tym. Sygnały mają bardzo dobrą skuteczność, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, są całkowicie za darmo, tak więc możecie z nich korzystać. Ja obecnie korzystam już tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy z bardzo dobrymi rezultatami. Różnie robię to, grając na dźwigni, na małym lewarze, jak również też bezpośrednio wykorzystując spot, czyli kupuję tokeny i trzymam je bezpośrednio na swoim portfelu. Tutaj mamy przykład akurat Matic, który bardzo, bardzo dobrze jakby realizuje te cele, targety, które są przewidziane bezpośrednio przez sygnały, które posiadamy. Tak jak widzimy bezpośrednio, jak gdzieś wchodziłem na poziomie około 1,1, jeżeli chodzi o spot, w tej chwili gram, jeżeli chodzi o futures, na krótkich odcinkach, realizując jakby szybko zyski. Ostatnio w przeciągu 2 dni wypracowałem ponad 70% zysku przy dość dużym wkładzie, tak więc dało mi to też fajny jakby dodatkowy zastrzyk kapitału, którym mogę również dodatkowo pracować. Tak więc serdecznie zapraszam do korzystania z tych sygnałów. Jeżeli nie wiecie, jak to robić, zaraz Wam pokażę. Wchodząc na naszą grupę Zdefiniowani, w momencie, kiedy widzicie tutaj wszystkie jakby tak zwane pod tematy, które są, nawiązuje do różnych jakby projektów, w których uczestniczymy. Tak, tutaj macie sygnały spot i tutaj w tym miejscu bezpośrednio możecie realizować swoje zlecenia, tak, wykorzystując jakby konkretne sygnały, w które możecie wchodzić. Tak jak mówię, sygnały są całkowicie za darmo, nic za nie nie płacicie, tak więc zwyczajnie korzystajcie, testujcie. Jeżeli boicie się wchodzenia na futures, czyli na lewarowanie, to zwyczajnie możecie sobie korzystać z tych sygnałów, wykorzystując spot, zwyczajnie wchodząc w jakieś konkretne tokeny, które proponowane są w tym przypadku, bądź też wchodzenie na lewarze z bardzo niską dźwignią, na przykład między 3 a 5 razy 3 a 5 i tutaj mamy jakby ten liquidation price na bardzo niskim poziomie. Akurat gram na long, czyli na wzrosty, i tutaj cena musiałaby spaść do 58 centów, aby moja pozycja się zamknęła. Natomiast z racji tego, że posiadam bardzo jakby no dość pokaźną kwotę, jeżeli chodzi o tą nadwyżkę, to zabezpieczenie tej pozycji w postaci mojego kapitału, który chroni go. Natomiast w przypadku Matic, no myślę, że tutaj jeżeli nic nie zmieni się na rynku, mamy tutaj tak naprawdę sytuację, w której powinniśmy iść cały czas do góry, gdzieś tam przewidywania powyżej 2-3 dolarów, w przypadku HOSSy nawet więcej,
jakby jest w zasięgu tego projektu z racji tego, że projekt wprowadza bardzo mocne partnerstwa, jeżeli chodzi o jedne z największych marek na świecie. Tym samym myślę, że projekt jak najbardziej mocno perspektywiczny, jeżeli chodzi o wzrosty. Wracając na chwilę jeszcze, słuchajcie, do Cyberswap i do innych projektów na sieci Arbitrum. Tak jak mówiłem, w tej chwili będę wyszukiwać, mam nadzieję, że fajne projekty, ciekawe projekty. Oczywiście mówimy tutaj o zdecentralizowanych projektach. Jeżeli pojawią się również projekty wysokiego ryzyka, również o takich będę mówić. Natomiast w szczególności będę chciał się skupić na protokołach, które mają status, powiedzmy, taki jak DEXów, Farm, tam gdzie poza jakby faktem uczestniczenia i możliwości zarobienia na wartości takiego tokenu natywnego, mamy również możliwość zarabiania, zwyczajnie stakując token natywny, bądź też tokeny, dwa różne tokeny, tworząc płynność. Oczywiście pamiętajcie, że w każdym przypadku tutaj zagrożeniem jest przede wszystkim fakt taki, że no mamy tutaj dwa różne tokeny, one mogą zmieniać swoją cenę, a więc mamy tak zwaną nietrwałą stratę, czyli inaczej mówiąc impairment loss, w której to jeden z tokenów może tracić na wartości, no i tym samym jakby wartość tego naszego pracującego depozytu również będzie spadać. Więc bierzcie to pod uwagę, możecie wybierać bardziej stabilne tokeny, na przykład tutaj mamy tak zwany potrójny pool, w którym możemy umieścić trzy różne stable tokeny i zarabiać bezpośrednio tokeny Zyber. Tak więc tak to wygląda, 11,70, jeżeli chodzi o cenę. Oczywiście pamiętajcie, że to wszystko wiąże się z olbrzymim ryzykiem, o którym mówię cały czas, czyli zmianą wartości tokenu. Jeżeli chodzi o sam projekt, on jest mocno obwarowany, jeżeli chodzi o audyty, tak więc tutaj o to bym się nie martwił. Oczywiście mówię o sobie, natomiast dodatkowo ten launchpad, który w tej chwili w przypadku tego projektu zostanie uruchomiony, trzeba posiadać 50 tokenów Zyber na swoim portfelu, bądź też mieć zestakowane swoje środki. Tutaj mamy akurat Launchpad Application, którą też na przykład prowadziliśmy, mamy wprowadzoną bezpośrednio w CoinSwapie. Ja również byłem odpowiedzialny w CoinSwapie za uruchamianie Launchpad. W tej chwili jakby tutaj ta współpraca została zawieszona z racji tego, że tam chłopaki bardzo mocno w tej chwili skupili się na MetaPro, na projekcie MetaPro, który już niebawem, mam nadzieję, będzie mieć swój listing, a tym samym będziemy mogli, mam nadzieję, również zarobić fajnie na wartości tokenu. Ja również czekam na uruchomienie nodów od MetaPro, ponieważ tutaj kupowałem na samym początku, udało mi się kupić za $100. W tej chwili cena to jest powyżej 1000 dolarów, 1150 chyba, z tego co pamiętam. Tak, w tej chwili to jest $1150 za jeden nod. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy będzie listing tokenu MPro, to automatycznie ruszają nody i my, jako osoby, które kupiły te nody, będziemy otrzymywać nagrody w postaci tokenu MPro. Na tą chwilę, tak jak widzicie, ilość tych sprzedaży mocno stanęła. Mamy 535 nodów. Moim zdaniem wynika to z faktu, że zwyczajnie ludzie oczekują chociażby startu tego projektu, w sensie takim, że startu tokenu, listingu, i myślę, że potem tak naprawdę może bardzo mocno lawinowo ruszyć sprzedaż. No bo tak naprawdę zobaczą, jakiego rodzaju wielkości, jeżeli chodzi o nagrody, będą pojawiać się, ponieważ zobaczcie, my w tej chwili będziemy, jeżeli na tą chwilę nie sprzedałoby się żaden kolejny nod, to tylko 535 nodów będzie otrzymywać całą pulę nagród, ponad 200 tysięcy, z tego co pamiętam, tokenów dziennie, tak więc no, wygląda to całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać jeszcze przed startem, czy będą sprzedawać się nody, czy też pozostaną na mniej więcej podobnym poziomie. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Arbitrum, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o DEX Cyberswap, w którym obecnie uczestniczę. Mam nadzieję, że ta cena będzie fajnie jeszcze szła do góry. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak będą rozwijać ten projekt i jaki tutaj marketing, jakie współprace i tak dalej. Natomiast to, o czym Wam mówiłem, dodatkowe projekty, które będą pojawiać się na sieci Arbitrum, będę starać się wyłapywać tak, żeby gdzieś tam przekazywać Wam informacje na bardzo wczesnym etapie, najlepiej oczywiście przed startem takiego projektu, aby ewentualnie, jeżeli już mamy tutaj liczyć na zysk taki typowo spekulacyjny, zarobić jak najwięcej.
Tak więc tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście naszą grupę, zapraszam do korzystania z darmowych sygnałów, które macie bezpośrednio na grupie zdefiniowani.pl. Link do grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.